Dyskusja nad zasadnością podjęcia uchwały o przyjęciu przez Suwałki karty samorządności zdominowała ostatnie posiedzenie Rady Miejskiej. Radni klubu PiS usiłowali znieść z kwietniowego porządku obrad głosowanie nad dokumentem będącym demonstracją przeciwko zapowiadanej przez rząd zmianie prawa regulującego samorządność terytorialną. Schizofrenia, która ogarnia w tym momencie ludzi, to mnie przeraża powolutku. Bo jeżeli ktoś mówi o samorządności, to ja chciałbym tutaj zobaczyć tak naprawdę pośród nas tych, którzy wtedy, kiedy Polska była okradana z VAT-u, bili pianę pod tym, żeby walczyć, żeby nas nie okradano. Ja chciałbym zobaczyć wtedy, kiedy w naszych rodzinach dużych tak naprawdę była nędza, żeby ktoś bił, że mam ten problem rozwiązać. Ja chciałbym wtedy samorządowców zobaczyć, tych, którzy chcieliby uporządkować na przykład krótkie relacje w zarządzaniu państwem. Bo tak jak tu siedzicie, mogę wam zadać parę pytań. Co to jest chapaj? Wiecie czy nie? No nie wiecie. Chapaj! Co to jest ASF? Chodzi o to, że parę rzeczy w tym państwie, żeby zarządzać, trzeba po prostu wziąć w ręce zarządzanie. I teraz jest kwestia taka, że sam zabiegam o to, żeby spionizować zarządzanie takimi jednostkami jak Inspekcja Weterynaryjna. Dlaczego? No bo trudno jest zarządzać z poziomu samorządowca chorobami zakaźnymi. I to są rzeczy takie, które trzeba podjąć, zrobić, wykonać, żeby państwo było sprawniejsze. Druga sprawa, taka banalna. Muszę wam powiedzieć, ja 16 lat jestem radnym. I powiem wam szczerze, że te marzenie wypowiadam co roku praktycznie, że bardzo marzyłbym, żeby tutaj w tej Radzie zasiadali ludzie wolni. Chciałbym, żeby był taki mechanizm, że jeżeli ja zostaję radnym w tym roku, to żeby nie było zmiany stanowisk, tak jak jest wygodnie koalicyjnie, tak? To jest ważna sprawa. Ja przeżyłem dziesiątki takich stanowisk robionych tylko i wyłącznie dla panów radnych. Bo jest w kleszczach, że tak powiem, ten, który jest prezydentem, czy to ten, czy następny, przeszły. No bo tą koalicję jakoś trzeba zbudować. I to jest taki umiejętny mechanizm nacisku. I teraz, z czym mi się kojarzy ta karta samorządowca? Z korytem. Że jest zagrożone koryto. I powiem wam szczerze, że chciałbym, żebyście wy i podpiszę się pod każdą kartą samorządowca, w której zabezpieczymy samorządność, czyli tak, żeby ta rada była coraz świeższa, żeby faktycznie co dwie kadencje to byli świeżi ludzie ze świeżym poglądem, a nie ludzie, którzy po prostu tu zasiadali po to dla własnych korzyści. Jak się okazuje, działania rządu będące dla jednych dążeniem do pionizacji zarządzania i usprawnienia aparatu państwowego, dla drugich są nadmierną ingerencją państwa i próbą centralizacji rządów. Jeżeli ja słyszę zapowiedź, że do samorządów mają startować tylko i wyłącznie partie, to jest moje absolutne nie. I to na tym etapie, szanowni państwo. Zbigniew Demezer ceni samorządność w obecnej formule i dał temu wyraz w długiej wypowiedzi. Nie obyło się jednak bez odpowiedzi radnego z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo piękna wypowiedź, pani radny, zgadza się. Szczególnie jedno zdanie mi bardzo utkwiło w pamięci, jak pan się pięknie zwrócił tutaj do tych wszystkich, że my potrafimy dochodzić do porozumienia, do podejmować piękne decyzje, jak nam się nikt z zewnątrz nie wtrąca. Ja się z tym w 100% zgadzam. Tylko, że czym jest ta propozycja tej karty samorządowca, jak nie zwykłym politycznym manifestem, który no, jest inspirowany przez środowiska polityczne i tu nie ma najmniejszej wątpliwości. Ja się dziwię, dlaczego brniemy w ogóle w tym kierunku i że pan prezydent daje się wciągać w takie polityczne rozgrywki. Czy cokolwiek się zadziało w tej kadencji, czy ze strony administracji rządowej, czy też no, rządu jako takiego, co uprawniałoby do jakichkolwiek obaw, czy były podejmowane jakiekolwiek działania, które były niekorzystne dla samorządu suwalskiego, czy też dla mieszkańców jako takich. Chciałbym zadać takie pytanie.
czy począwszy od sztandarowych programów rządowych, czy 500+, czy Mieszkanie Plus, do którego tutaj samorząd suwalski przystąpił. Przecież to radykalnie wpłynęło na obniżenie strefy ubóstwa. Czy przyznanie gruntów przez wojewodę na budowę lotniska, o które pan prezydent przez pół poprzedniej kadencji nie mógł się doprosić. Czy też kolejne sprawy związane na przykład teraz z obietnicą pomocy w otrzymaniu dofinansowania na halę sportową, gdzie parlamentarzyści zadeklarowali pomoc, gdzie pan występuje. I teraz ja bym chciał zobaczyć minę pana ministra Jurgiela, gdzie z jednej strony on deklaruje pomoc, pan dziękuje i zaraz za chwilę udaje się i bierze udział w politycznym teatrze. Jego adwersarzem w dyskusji był radny z Platformy Obywatelskiej. Państwo poruszyliście wątek, którego ja nie chciałem poruszać, ale w związku z tym, że mówicie państwo o dużej polityce, to musimy sobie uświadomić, tak, to jest działanie polityczne. Wszystko, co robimy, jest działaniem politycznym. Następuje przebudowa państwa z państwa, które stworzyliśmy i tworzymy przez 20 parę lat, idące w kierunku demokracji. Demokracji opartej na wolnościach, na swobodach i na samorządności. Bardzo wiele tych elementów samorządności możemy wymieniać, między innymi samorządność terytorialna. Filozofia odzierania samorządów z kompetencji, znowu będę tylko pokazywać tą listę, idzie w kierunku tworzenia państwa zorganizowanego centralnie. Jeden z radnych bloku samorządowego podzielił się własną dygresją i pomysłem na rozwiązanie problemu dotyczącego stanowisk. Wypowiedź pana radnego Gorlo, odciąć kogoś od koryta. No, takie stwierdzenie no, trochę uważam no nieludzkie. Ale muszę powiedzieć, żeby odciąć, żeby to wszystko naprawić, tak jak pan radny powiedział, to trzeba by było wszystkich odciąć do koryta razem z radnymi. Taka jest prawda. Idąc z góry w dół. Dziękuję. Reprezentant samorządu Czesław Renkiewicz działania rządu odbiera jako próbę ograniczenia samorządności. Stoi na stanowisku nic o nas bez nas, znanego z tak zwanej konstytucji nihil novi. Ja nie byłbym uczciwy, gdybym powiedział, że źle układa się współpraca i z wojewodą podlaskim, i z chociażby ministrem Jurgielem. Bardzo dobrze. I cenię tę współpracę i dziękuję za każdą pomoc dla naszego samorządu, dla naszych mieszkańców, dla Suwalcza. Ale niepokoi mnie to, co dzieje się tam na górze. Jakie zapadają decyzje, w jakim trybie zapadają decyzje, że nikt z nami nie rozmawia, jeżeli jest ta komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego. I tam powinny być konsultowane, uzgadniane pewne ważne zmiany w prawie nas obowiązujące dotyczące, to dlaczego jest robione takie rozwiązanie, inicjatywa poselska, pominięty proces konsultacji nawet z tą komisją i prawo obowiązuje. Suwalski samorząd ostatecznie większością głosów poparł kartę samorządności. Sprzeciw wyrazili tylko w głosowaniu radni wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości. Karta samorządności nie będzie jednak miała bezpośredniego wpływu na zarządzanie samorządami. W jakim celu została uchwalona? Ta karta, która została dzisiaj przyjęta przez Radę Miejską, ma na celu przedstawienie niepokoju, wyrażenie takiego zaniepokojenia tym, co się może stać z samorządem. Sygnały niepokojące dopływają do nas. One jeszcze na szczęście nie dotyczą nas bezpośrednio, ale kwestia chociażby odbierania kompetencji, kwestia zmiany prawa nas dotyczącego bez naszego udziału, bez debaty, bez opiniowania tych spraw na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, to nas bardzo niepokoi. I nie czas dyskutować, jak przepisy zostaną podjęte przez parlament, tak jak stało się z reformą oświatową.